afirmowanie, pomocnym jest wyobrażanie sobie, czyli wizualizowanie lub zwyczajnie marzenie o tym wszystkim, co będzie taki właśnie jasny, pozytywny charakter mieć. Możemy na przykład wyobrażać sobie, że nasza droga do celu jest jasna, pozytywna, lekka, łatwa, ponieważ jakby emanowanie czy wybieranie takich energii jasnych, pozytywnych, dobrych, wspierających będzie powodowało, że w naszym życiu będą pojawiały się wszelkie potrzebne zdarzenia i tacy ludzie, którzy będą chcieli i umieli funkcjonować na takiej energii, którą my z siebie, którą my emanujemy, którą my wysyłamy. Będzie to trochę przypominało zjawisko magnetyzowania. Tak jak magnes przyciąga do siebie przedmioty, które mają tylko i wyłącznie określone właściwości, tak my, jak gdyby wybierając określoną częstotliwość, określony rodzaj wibracji energetycznej, będziemy przyciągać do siebie to, o co nam tak naprawdę chodzi, bo świadomie się na tym skupiamy i świadomie się na to decydujemy. I wreszcie na koniec kolejna ważna rzecz, której nie sposób przeoczyć. Jeżeli nasze życzenie się spełni i pojawi się w naszym życiu ten wymarzony człowiek, musimy zdać sobie sprawę, że to nie koniec, a dopiero początek. To jest taki moment, w którym nasze życzenie staje się naszym zadaniem. Zadaniem polegającym na utrzymywaniu, na troskliwym pielęgnowaniu i doprowadzaniu czy czynieniu tego wszystkiego, co naszą relację, związek będzie tak naprawdę doprowadzało do rozkwitu. Nie dajmy się zwieść błędnym przekonaniom, że chwila, w której związek zostaje zainicjowany, a nawet już trwa, wszystko dalej będzie działo się samo. Takie rzeczy dzieją się tylko w bajkach, kiedy mężczyzna i kobieta się spotykają, a potem już wszystko, a potem już tylko mogą żyć długo i szczęśliwie. Jeżeli chcemy, żeby ten związek był trwały, jeżeli chcemy, żeby był udany, musimy w to wkładać cały szereg swoich tak naprawdę starań, więc pamiętajmy, nic nie dzieje się samo. Relacja to jest wypadkowa wkładu dwóch sił. Podsumowując, jeżeli miałabym odpowiedzieć na pytanie, bardzo często stawiane mi, jeszcze raz powtórzę, przez wiele różnych ludzi podczas codziennej mojej pracy, czy zbudowanie udanego związku osobistego jest możliwe? Odpowiadam tak. Natomiast, żeby taka relacja była udana, w ogóle możliwa, a potem udana, musimy stać się osobami świadomymi siebie i tak naprawdę tego, kto i co otacza nas w życiu. Musimy stać się osobami uważnymi, czyli świadomymi, uważnymi, takimi osobami, które koncentrują się świadomie na tym, co pozytywne, takimi osobami, które jak gdyby będą budowały dokładnie to, co w aktualnym momencie życia jest im potrzebne. A tego wszystkiego i sobie, i Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.